Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj spróbujemy kupić album przez Google Play Music Store na BlackBerry 10. No, rozpoczynamy od odpalenia aplikacji Google Play. Tutaj widzimy informację dowolny album 50% taniej, więc spróbujemy skorzystać z tej promocji. Wyszukamy sobie płyty albo artysty, który nas interesuje. Może być Jackson, może być Adele. Google Play ma bardzo bogaty zbiór albumów. Tutaj wybieramy album, mamy różne informacje o nim, łącznie z poszczególnymi piosenkami, które także indywidualnie możemy kupić. Zaznaczamy płatność. Od razu naliczany jest nam kupon zniżkowy. Trzeba potwierdzić płatność przez logowanie na konto Google, a następnie podać numer karty kredytowej. Ok, dość szybko i sprawnie poszło. Aby kontynuować, musisz mieć zainstalowaną aplikację Google Play Music. To pobieramy aplikację, czekamy aż się zainstaluje. Ok, instalujemy. Wiecie, jak ten proces wygląda. To jest moje pierwsze odpalenie. Żadna z tych aplikacji nie była patchowana ani nic, jedynie zainstalowałem Google Play aplikację. Ok, wybieramy konto, na które chcemy się zalogować. Mamy opcję subskrypcji. Nie wiem do końca, jak działa, będziemy pewnie też testować niedługo. I album już się pojawi w naszej bibliotece. Mamy tutaj dodatkowe opcje, możemy go przesłuchać też od razu przez streaming. Można też pobrać oczywiście. Ok, wygląda na to, że działa. To wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się.